Czasem spotykamy takie miejsca w lesie, które są poszlakami, które mówią o obecności zwierząt. Oczywiście nie jest wcale łatwo zobaczyć zwierzęta w lesie. Czasem pewnie troszkę łatwiej te mniejsze, na przykład gryzonie bądź ptaki. Natomiast duże ssaki albo nawet drapieżniki często potrafią się dosyć dobrze ukrywać, ale to wcale nie oznacza, że ich nie ma w lesie i że nie możemy poznać śladów ich obecności. Bo na przykład takie miejsce jak tutaj, trochę niepozorne, troszkę tutaj mamy poodrywanej kory, poodrywanego łyka, moglibyśmy się zastanawiać, co się tutaj wydarzyło. I często wędrując tutaj z grupami, zadaję im takie pytanie. Co tutaj odbyła się za historia? Pomysły są przeróżne. Często okazuje się, że jest pomysł, który mówi o tym, że pewnie było to jakieś zwierzę, ale nie do końca mamy pewność jakie. Jedną z odpowiedzi, którą często słyszę, jest to, że mógł zrobić to bóbr. Takich pomysłów nigdy nie torpedujemy i też zachęcam Was do tego, że nawet jeżeli nie jesteście specjalistami od śladów bądź tropów zwierząt, to żebyście spróbowali podążyć nawet za najbardziej abstrakcyjnymi pomysłami. A jak to zrobić? Sprawdźmy, czy to uszkodzenie mógł zrobić bóbr. Jeśli kiedykolwiek widzieliśmy bobra albo wiemy, jak wygląda, to możemy go sobie bardzo łatwo wyobrazić. Ważne jest, żeby sprawdzić, jaką bóbr ma mniej więcej wielkość. Jeśli tego nie wiemy, możemy oczywiście sprawdzić to albo w internecie, który mamy przy sobie, albo w jakiejś książce przyrodniczej i zwizualizować sobie zwierzę, które podejrzewamy o zostawienie takiego śladu. No więc wjechaliśmy bobrem. Mniej więcej takiej jest wielkości. Domyślamy się, że to ślady zębów. Zęby bobrzy są na tej wielkości. Tutaj widzimy, gdyby próbował w ten sposób, to ślady pojawiłyby się tutaj. A tutaj jest piękna, gładka kora. Pewnie mógłby stanąć na tylnych łapkach. Zobaczmy. Ale ciągle zęby pozostają na tej wysokości, na której kora jest nieruszona. Więc co mogłoby się wydarzyć innego? Zostawmy w takim razie naszego podejrzanego i sprawdźmy, co musiałoby się wydarzyć, żeby rzeczywiście to uszkodzenie mogły zrobić bobry. Jeśli nie był tego w stanie zrobić jeden, to pewnie musiałyby być dwa. Pierwszy stoi tutaj, drugi wchodzi na niego i mamy taką bobrową wieżę. Teraz rzeczywiście mogłyby dosięgnąć tutaj tego miejsca i zacząć obgryzać drzewo. Prawda, że absurdalne? Ja dzisiaj nie będę przed Wami odkrywała całej zagadki i nie będę Wam zdradzała, kto mógł dokonać tego uszkodzenia, bo tak naprawdę nie to jest najważniejsze w tym momencie. Chciałam Was zachęcić do tego, żebyście spróbowali swoje przeróżne hipotezy po prostu przetestować. Pomyśleć, jak wygląda zwierzę, które podejrzewacie o dokonanie danego uszkodzenia, jaką częścią ciała mogło go dokonać i czy miejsce, w którym jesteśmy, jest potencjalnym siedliskiem jego występowania. Najłatwiej jest zwizualizować sobie dane zwierzę, spróbować tą wizualizację przyłożyć do naszego uszkodzenia, a później uważnie przyglądnąć się temu, jak dane uszkodzenie wygląda, bo kiedy zrobimy to z tym miejscem, zauważymy, że tutaj mamy tą linię kory od uszkodzenia dosyć wyraźnie wyodrębnioną, natomiast tutaj, na tej wysokości, coś nam dynda niezbyt ładnie przygryzione. Czy macie pomysł, co oprócz dwóch bobrów mogło tego dokonać?